przy pogawędki jeszcze, bo to Boże ciało. Trzy osoby, dwie kolejne w stanie ciężkim zostały zabrane do szpitala. I wydawałoby się, że te osoby przestrzegały przepisów ruchu drogowego, ale niestety przez takiego pirata drogowego, przez takiego agresora, można powiedzieć, a niektórzy tak określają, zabójcy drogowego, zginęły inne osoby. Dlatego stosujmy zasadę ograniczonego zaufania. Nawet jak mamy pierwszeństwo, nawet jak wyruszamy z drogi z pierwszeństwem przejazdów, kiedy wjeżdżamy na zielonym świetle, lepiej upijmy się, że ktoś z boku nie zapomniał, że nie ma pierwszeństwa przejazdu, że jest na drodze podporządkowanej. Czy ktoś nie próbował jeszcze na tym późnym świetle pomarańczowym czy czerwonym przejechać, czym spowodował zagrożenie dla nas? Ufajmy sobie, ale też miejmy pewne ograniczone zaufanie do innych użytkowników dróg. Wszyscy, jeżeli będziemy przestrzegać przepisów ruchu drogowego, zdarzeń będzie niewątpliwie znacznie. Wspomniał Pan o tym alkoholu. Długi weekend wiąże się też, tak jak powiedzieliśmy, z tymi wyjazdami. Wiąże się też z tym, że ludzie wyjeżdżają na działkę, do lasu, na kąpieliska. Wiąże się też właśnie z alkoholem. Więc na co w tych przypadkach trzeba zwrócić uwagę? Jak powinni się zachowywać, nazwę to wczasowicze? Pamiętajmy, że jeżeli chodzi o grillowanie, o spożywanie piwka, alkoholu przy różnego rodzaju spotkaniach rodzinnych czy towarzyskich, to nie jest nic złego. Jeżeli wszystko robimy z głową, jest to dla ludzi. Natomiast niedopuszczalne są sytuacje, aby osoba pod wpływem alkoholu siadała za kierownicę i próbowała tym samochodem jechać. Ja na szczęście coraz częściej spotykam się z sytuacjami, gdzie podczas każdego takiego spotkania czy imprezy jest ta osoba, która nie pije, która pilnuje, można powiedzieć, innych tych nadgorliwców, którzy uważają, że jedno piwko nie zaszkodzi, że po dwóch piwkach czuje się jeszcze dobrze, a po trzech to jest taka norma, że wręcz może pojechać boczną drogą, bo tam policji nie ma. My jesteśmy tak naprawdę wszędzie, ale to nie chodzi o zatrzymanie do kontroli drogowej, bo to jest najmniejsza tragedia, jaka może być dla nas. Wyobraźmy sobie tragedię tych rodzin, gdzie nieodpowiedzialni kierowcy powodują wypadki pod wpływem alkoholu, w stanie nietrzeźwości. To jest tak naprawdę z jednej strony tragedia dla tej rodziny, gdzie ktoś jest ranny czy zginął, i tragedia też dla wielu porządnych rodzin, gdzie małżonek bardzo często nie zdawał sobie sprawy, że w pewnym momencie życie może być zrujnowane przez takie nieodpowiedzialne zachowanie. Partner trafia na wiele lat do więzienia. Dlatego nie zawsze podczas każdej wysiady, podczas każdego spotkania będzie ta osoba, która pilnuje nas, która pilnuje, aby nas odwieźć, rozwieźć, nie pozwala wsiadać do samochodu. No i większości miast i miasteczek w Polsce, pamiętajmy, że dzisiaj no chyba stać jest nas na taksówkę czy na przewoźnika lokalnego, aby nas podwieźć do domu. Naprawdę te 15 czy 20 zł nas nie będzie kosztowało wiele, a na pewno bezpiecznie dojedziemy bez różnego rodzaju przygód czy tragedii. I może uratować życie nam, naszej rodzinie. A to jest najważniejsze. Ja jako policjant wielokrotnie spotkałem się z osobami, które odświadczyły karę więzienia właśnie za to, że spowodowały wypadek pod wpływem narkotyków czy alkoholu. To są osoby różne. Wbrew pozorom to nie są osoby, które wyrodziły się z jakichś rodzin patologicznych. To są bardzo często szanowani wcześniej nasi obywatele, studenci, osoby, które wykonywały przeróżne zawody, również te zawody wiążące się z bardzo dużym autorytetem, i nagle przez to, jak to sami określili, nadmierną lampkę wina, wódki, doszło do tragedii, wieloletnie więzienie, załamanie się dwóch rodzin. I tej, oczywiście, gdzie mówimy o śmierci, ale też i rodziny tego sprawcy wypadku, gdzie kończyło się to bardzo często rozwodami, załamaniem finansowym, utratą płynności finansowej, a były bardzo często kredyty. A więc jest to bardzo duże odpowiedzialność spoczywa na nas, abyśmy nie zawiedli swoich bliskich, nie zawiedli rodziny, nie zawiedli tych osób, które nas liczą. Czyli najważniejsze w odniesieniu do tego drugiego weekendu, kolejnego majowego drugiego weekendu, to żebyśmy byli bezpieczni, szanowali innych na drogach i żebyśmy zwracali uwagę na wszystkich, którzy z nich korzystają. Jeżeli tylko będziemy się tych kilku zasad dosłownie trzymali, na drogach będzie bezpiecznie i moim marzeniem byłoby, aby spotkać się po drugim weekendzie i powiedzieć, że na polskich drogach nikt nie zginął. Niestety już dzisiaj wiem, że pewnie ileś wypadków będzie, będą osoby ranne, ale obyśmy zrobili wszystko, by tych ofiar było jak najmniej. Dlatego włączmy myślenie, myślmy na drodze i stosujmy się do przepisów ruchu drogowego, a będzie bezpieczniej, a też wtedy unikniemy nieprzyjemnej kontroli policyjnej, bo policjanci są od tego, aby pomagać, aby wskazywać drogę, aby kierować ruchem, ale są też i te niemiłe sytuacje, kiedy zatrzymujemy właśnie pijanych kierowców czy osoby, które przekraczają prędkość, a nadal niedostosowanie prędkości do warunków pamięci.
Swoimi decyzjami już pan jest na antenie, bardzo proszę. Skalę ówczesnych możliwości
nigdzie nakazał kupić licencje motoryzacyjne, widząc w pewnym sensie nieudolność technologiczną, nie konstrukcyjną, technologiczną pierwszej fazy rozwoju polskiego przemysłu motoryzacyjnego, czyli lata 20. Nocne pogawędki takie w radiu naszym, Koncita, nocne pogawędki, nocne. Jako namiastkę broni szybki, broni szybki, czyli tej broni motorowej, którą chciał zrobić, a nie mu ze względów gospodarczych. Kawaleria nie walczyła konno, chyba że w sytuacji przymusowej. Kawaleria w 20 wieku, chyba że w sytuacji przymusowej.